O duszy Witolda najwięcej mówiło jego mieszkanie. Znaczy różne jego mieszkania znam, to ostatnie, bo byliśmy sąsiadami na Żoliborzu. I ono było takie zrobione przez jego żonę oczywiście, dekatówne z domu, ale zrobione bardzo z ekierką, bo to było bliskie jego estetyce. To było bardzo wyrównane, bardzo wymierzone, dosyć powściągliwe, żeby nie powiedzieć oschłe, ale bardzo wyrafinowane w szczegółach, bardzo, bardzo w dobrym guście, bez cienia oczywiście epatowania zamożnością, która była jego udziałem, ale to nie było w ogóle do zauważenia w pierwszej chwili. Także to wszystko mówiło o nim. To był po prostu kawałek tego wielkiego etosu, któryśmy odziedziczyli po XIX wieku. I wprawdzie ja go nigdy nie zapytałem o moją ulubioną pisarkę, to znaczy o Marię Dąbrowską, która też gdzieś ten etos takiej inteligenckości ziemiańskiego z ziemiańskimi korzeniami wyraziła. Ale myślę, że oni do tego właśnie świata należeli. I w tym świecie nie było miejsca na artyzm, na wygłupy w stylu Wyspiańskiego, na robienie z siebie widowiska. Artysta był rzetelnym rzemieślnikiem, który miał pracować i wydobywać piękno na tyle, na ile talent i natchnienie mu na to pozwolą i nie robić z tego widowiska. I to było bardzo wyczuwalne. Zdzisławski miał potrójne szyby w oknach, żeby go nie rozpraszał hałas, żeby go nie rozpraszały dźwięki ulicy, mimo że mieszkał na bardzo cichej ulicy. I miał taką schludność, żadnego papierka, żadnej książki położonej krzywo. Wszystko było na swoim miejscu i dlatego ta konstrukcja myśli mogła przebiegać dalej. Był fortepian oczywiście, mimo że on dużo pisał bez fortepianu, ale wracał do niego, mówi, że jednak musi co chwilę sprawdzić, czy to naprawdę tak brzmi jak w jego głowie. I było to takie też właśnie eleganckie, to znaczy, że pracowitością się nie epatuje, bo to już jest w złym guście. Pracowitość jest rzeczą dyskretną, ale musi być rzeczywista. Nie można udawać pracusia. Trzeba być pracusiem, ale nie mówić o tym. I chyba to było właśnie eleganckie. Matka i ja byliśmy przyzwyczajeni do tego, że mężczyzna jest bardzo zajęty i ma stosunkowo mało czasu. Poza tym, co robi, a to, co robi, jest najważniejsze, prawda? I to jest w rodzinie mojego ojca, prawda, i twojego dziadka, też to była ta atmosfera, że nigdy Aniela nie miała wyrzutów w stosunku do ojca, że siedzi w pracy. A ojciec pracował bardzo dużo. No, Witek był tytanem pracy. On miał wtedy... Było tak, że on rano zawsze zamykał się po kąpieli, śniadaniu, zamykał się w pracowni. Matka, pracownia, jak widzisz, ma dwoje drzwi. I w ciszy, którą sobie stworzył, prawda, tutaj w tym domu, siedział i pracował. Matka mu nigdy nie przeszkadzała, nigdy nie wchodziła, prawda, z jakimiś pytaniami, i to było niezależne od tego, czy miał akurat natchnienie i nastrój, tylko nie czekał biernie na to, żeby przyjdzie nastrój, tylko cały czas, prawda, załatwiał gigantyczną korespondencję i nigdy nawet matka, będąc tak blisko do niego, z nim, prawda, nie wiedziała, czy on robił manikur, czy pisał genialną muzykę. I to dzień w dzień, prawda, siedział w pracowni, około 12 wołał matkę na kawę, sam parzył kawę, którą ja przysyłałem z Oslo, i pijali tą kawę w lecie na tarasie, w zimie wewnątrz i potem matka szła kopiować swoje nuty, prawda, a ojciec dalej siedział do obiadu, a po obiedzie znowu siadał do roboty i do późna w nocy pracował. I to jednocześnie jak człowiek
który wypowiadał się na ten temat, że w pracy twórczej jest potrzebne natchnienie i bez tego nie powstanie nic wielkie dzieło, to jednocześnie nigdy nie miał tego stosunku do tego, że się czeka na to natchnienie, aż przyjdzie, prawda, czytając gazetę, czy chodząc sobie po mieście, tylko zawsze był w tej pracowni i zachęcał to natchnienie, żeby przyszło. Zawdzięczam mu to, że chyba wyczuł moje intencje, potem nawet, że byliśmy w jego gabinecie. Tutaj chciałem, żeby tam gdzieś było widać nuty. On tak twierdził, że tak właśnie pracuje, to znaczy na stojący. No i ja tak sforafałem, tak jak on mówi, że on tak komponuje na stojący, no to ja to sforafowałem. Wosławski był człowiekiem niesłychanie zdyscyplinowanym w pracy. I on bardzo dbał o to, żeby mieć ten swój czas poświęcany pracy niezakłócony. A wymagania miał dość szczególne i bezwarunkowe. Na przykład dla niego dzień, kiedy byłby narażony na słyszenie niechcianej muzyki, takiej muzyki tapety, takiej, która cieknie z głośnika, chcesz czy nie chcesz, to jest dzień stracony. Ponieważ on pracował w imaginacji dźwiękowej, prawda? On sobie wyobrażał brzmienie. To jest jego zadanie na co dzień. I on szukał tych brzmień, które były mu potrzebne do kompozycji. I można sobie zdać sprawę, jak niesłychanie destrukcyjnie musiało działać na niego dobiegające skądinąd niechciane brzmienie obcej muzyki. Nawet jeśli to była dobra muzyka. Krótko mówiąc, na to, żeby pracować, on musiał mieć warunki dosyć sterylne, tak bym powiedział. Izolacja od obcych dźwięków była jednym z tych warunków, ale także pewna izolacja od kontaktu z innymi ludźmi. I po takim rutynowym początku dnia, który na ogół następował o tej samej porze, dość wczesnej, siadał do roboty. I tak jak wielu kompozytorów, bo wiemy to przecież z historycznych relacji niejednego Lutosławskiego i niejednego Czajkowskiego, natchnienie do niego przychodziło wtedy, kiedy siedział te swoje 8 godzin dziennie. No inaczej nie chciało. Krótko mówiąc, natchnienie nie nawiedza leniów. To była jego dewiza. No i bywało z reguły, powiedzmy, tak jego dzień wyglądał, że właśnie pracował do późnego popołudnia. Opowiadał nieraz bliskim, że po takim pracowitym dniu, kiedy przeglądał efekty, co mu się udało zanotować z tych kompozytorskich pomysłów, dochodził do wniosku, że to niewiele warte, dar to i wyrzucał do kosza. I stwierdzał, że wcale tego nie żałuje, bo jednak odbył pracę, która pozwoliła mu wyeliminować niedobre rozwiązania. To jest równie ważne, jak znajdowanie rozwiązań dobrych. No, znajduje się rozmaite. Muzyka.